Cześć Radek. Cześć. Fajnie, że znowu możemy się spotkać i porozmawiać o nauce języka angielskiego. Chcielibyśmy w tej krótkiej rozmowie pokazać wszystkim tym, którzy będą nas słuchać, jak fajnie można uczyć się języka, jak wykorzystać do tego materiały, które są powszechnie dostępne, i jak przekuć to na realną wiedzę. Wiem, że przygotowałeś się jakiś niecodzienny, interesujący temat na tę rozmowę. Powiedz, co to takiego? Przygotowałem temat Digital Detox, czyli detoks technologiczny. Temat taki właśnie ze sfery technologicznej. Zrodził się troszkę z takiej może fascynacja to za mocne słowo, ale z takiego zainteresowania tematami związanymi właśnie ze sztuczną inteligencją, AI. Wszyscy pewnie dobrze wiedzą, że ostatnimi czasy bardzo popularne stały się takie czaty, z którymi można rozmawiać. No i wypadkową tego wszystkiego jest właśnie to ten temat Digital Detox. W kontraście może troszkę do tej wszechobecnej technologii, możemy mówić o takiej przerwie od niej. A powiedz proszę, co to za technika, czy też sposób, w jaki możemy uczyć się tego języka, czerpiąc z tej wiedzy, z tych materiałów, prawdziwych materiałów, które są dostępne? Pewnie, czyli w jaki sposób moglibyśmy w jaki sposób temat technologicznego detoksu mógł być dla nas interesujący, dla osób, które uczą się języka angielskiego? Dla przykładu, na przykład Digital Detox, albo też inne tematy, tak, które pojawiają się w wiadomościach, w internecie. Oczywiście. Może skupmy się na tym temacie Digital Detox, jako że on taki stał się dla mnie szczególnie ciekawy. Możemy taki temat jakby wykorzystać jako materiał do tego, aby uczyć się języka angielskiego, przygotować sobie słownictwo związane z danym tematem, spróbować wkomponować jakiś element gramatyczny, który łączy się z tym, o czym jest dany temat. No i będzie to na pewno taka przyjemniejsza forma nauki, ponieważ będziemy pracować na materiale, który jest dla nas interesujący, no a jednocześnie jako taki benefit dodatkowy będziemy uczyć się słownictwa, zwrotów, gramatyki, która jest dla nas wartościowa z tej perspektywy właśnie ucznia, człowieka, osoby, która chce się nauczyć języka. Ale myślę, że warto też, żebyś dodał, że to słownictwo, które ciebie zaciekawiło, mnie również zaciekawiło, że to słownictwo nie jest używane tylko w jednym temacie. Możemy je swobodnie przenieść na inne tematy, na inne wypowiedzi, które chcielibyśmy zbudować. Oczywiście, mogę podać kilka przykładów. Na przykład słówko mindfulness. Ono pada w temacie detoksu technologicznego bardziej w takiej, ponieważ detoks technologiczny możemy troszkę spojrzeć na niego z różnych perspektyw i jedną na pewno jest to takie zdrowie psychiczne, ponieważ robimy sobie przerwę po to, żeby troszkę na przykład zniwelować poziom stresu w życiu. No i to słówko mindfulness mówi nam o tym, że skupiamy się na danym momencie, na danej chwili, jesteśmy tam w pełni i to, co robimy, jest jedyną rzeczą, którą robimy. Jest to troszkę w kontraście znowu do słówka multitasking. Słówko mindfulness wyparło je trochę, zwłaszcza w przeszłości. To słówko multitasking było takie popularne w takich tematach, w takim corporate setting. I tutaj chodziło o to, że mamy taką umiejętność robienia kilku rzeczy naraz, tak? No ale gdzieś tam ludzie chyba doszli do wniosku, że lepiej skupić się na jednej rzeczy. No i mindfulness je wyparło. Zatem mindfulness jest takim troszkę słówkiem uniwersalnym. Otwiera nam poniekąd drogę do rozmowy na tematy właśnie rozwoju, dobrego samopoczucia, higieny pracy, ale również pozwala nam rozmawiać o tematach technologicznych. To co takiego właściwie, co takiego kryje się za tym określeniem detoksu cyfrowego? Jest to taka nasza świadoma decyzja, którą podejmujemy i mówimy sobie, że nie chcemy w tym okresie się na urządzenia, które mają ekran, eksponować. Chcemy tą ekspozycję na internet, na telefony, laptopy po prostu ograniczyć. No i z różnych przyczyn, tak? Czy to redukcja stresu, czy to poprawa ogólnego samopoczucia, uzyskanie może kontroli nad tym życiem offline
i online. Mhm. Wspomniałeś już słowo mindfulness, które można przenieść do różnych przestrzeni. Jakie słowa są typowe dla detoksu cyfrowego i jakie potem możemy przenieść na inne tematy? Mhm. Jednym z moich ulubionych słówek jest digital sabbatical. Ono tak fajnie brzmi, łatwo je zapamiętać. Nie oznacza ono oczywiście sabat, nie jest związane z czarownicami, rzucaniem zaklęć ani niczym takim. Ono wywodzi się z terminologii uniwersyteckiej. Sabbatical jest to taka przerwa, którą osoba prowadząca badania musi wziąć po to, żeby te badania móc przeprowadzić. No a w naszym kontekście digital sabbatical jest to długa przerwa, którą my bierzemy po to, żeby no właśnie od tej technologii się odciąć. Tutaj należy taki nacisk nałożyć na to słówko długa przerwa. Digital sabbatical wskazuje na to, że ta przerwa jest dłuższa, ponieważ innym słówkiem o tym samym znaczeniu jest tech break, ale tutaj przerwa jest krótka, ona może być no, bardziej łatwa taka do wkomponowania w codzienne życie. A czy możemy powiedzieć, że sabbatical to urlop? Coś w tym stylu, trochę chyba urlop. W takim kontekście też tak, możemy tak. Tak, jak najbardziej. Też możemy tak powiedzieć. Jeśli chodzi o inne słówka związane również z tematem technologicznego detoksu, a które mogłyby być w jakiś sposób też użyte gdzie indziej, na pewno słówko unplugging polega. Jest to też taka koncepcja zrobienia sobie przerwy, odłączenia się od czegoś. No, słówko to polega, czy pochodzi troszkę od innego słowa plug-in, czyli do podłączenia czegoś do prądu, to the socket, to the power source. A my unplug, co nie? Czyli odłączamy się. Ja mam skojarzenie MTV Unplugged. MTV Unplugged. Unplugging. To też fajnie pokazuje, tak jak te słowa przeskakują na różne obszary. Mhm. Kolejnym takim ciekawym zwrotem jest disconnect to reconnect. A tutaj znowu oznacza to disconnect, czyli takie odłączenie się znowuż od tematów internetowych, a połączenie się z tematami związanymi z życiem codziennym, tym takim prawdziwym, z ludźmi, ze znajomymi, z rodziną. Czyli jest to też taki fajny motyw, to disconnect to reconnect, który możemy spróbować wkomponować w nasze życie, tak? Więc następnym razem, kiedy będziemy mieli spotkanie z rodziną, no to ten telefon możemy zostawić w kieszeni i skupić się na tym, co dzieje się wokół nas. Jest to, myślę, też fajna gra słowna. Mm-hmm. Disconnect to reconnect, czyli się odłączamy, żeby się przełączyć, tak? Na inne doznania, na inny świat, ten poza tym, poza światem internetowym. Zgadza się. Kolejnym takim słówkiem, ale ono może jest nieco mniej takie uniwersalne, ponieważ screen of time, no to jest takie słówko też fajnie, które można wykorzystać w temacie właśnie rozmowy o detoksie technologicznym. Często nasze telefony wysyłają nam takie raporty screen of time, mówią nam, jaka jest tendencja w kontraście do zeszłego tygodnia, czy przypadkiem nie należałoby może tego telefonu trochę mniej używać i tego Instagrama mniej przeglądać. Ja mam taki raport i dostaję taką informację, jak dużo czasu spędzam. Myślę, że nie jest jeszcze tego za dużo, ale rzeczywiście warto to kontrolować, żeby zobaczyć, no, gdzie jesteśmy, tak? Czy może już czas troszkę spojrzeć na to z innej perspektywy. Jak najbardziej. Myślę, że wracając jeszcze do samej definicji tego słowa digital detox, fajnie się przyjrzeć samemu wyrażeniu, słowu detox, dlatego że jest to wyrażenie medyczne tak naprawdę, które raczej łączymy z uzależnieniem. Możesz powiedzieć coś o tym w sensie języka, jak mówimy, że jesteśmy uzależnieni od czegoś? Na pewno jeżeli mówimy o detoksie, to możemy również mówić o addiction. Odpowiednie preposition, czyli to słówko, które występuje po addiction, to słówko to, czyli możemy być addicted to something. Jakby przygotowując się do naszej rozmowy, temat ten bardzo często się przewijał, ponieważ może niekoniecznie słówko detox, ale dependency, czyli takie being dependent on technology, jest takim tematem, który też gdzieś tam jest dyskutowany wśród ludzi. No i jest troszkę podobny do detoksu, nieco inny, myślę, że może na inną rozmowę, ale jeżeli możemy mieć detoks, to na pewno też możemy być od czegoś uzależnieni, czyli addicted to technology byłoby poprawnym wyrażeniem w języku angielskim.
fajnie też, że wspomniałeś o wyrażeniu dependency, bo jest to zależność od czegoś, tak? Mhm. I możemy być też zależni albo polegać na kimś bądź na czymś, ale tutaj musimy pamiętać o słowotwórstwie, prawda? Że musielibyśmy użyć inne formy. Jak wyglądałyby te formy? Odsłówka dependency. Mhm. Dependency, no to to będzie oczywiście tutaj rzeczownik, czyli ta zależność. Mhm. Myślę jeszcze, jakie są słowotwórstwo, jest ciekawym tematem. Depend on w ogóle, jako polegać no, na kimś. Dependent on jako zależny od czegoś. Tak, zgadza się. Ale independent jeszcze, kolejne słowotwórstwo. Independent, dokładnie. Like, jak w przypadku tytułu Independence Day na zgadza przykład. Się. Więc to fajnie pokazuje, jak można uczyć się z słów poprzez słowotwórstwo, poprzez synonimy. Antonimy? A, jak najbardziej. Słowotwórstwo swoją drogą jest bardzo wdzięcznym tematem. Bardzo pozwala nam rozbudować nasz vocabulary bank takim niskim kosztem, ja zawsze mówię, ponieważ dodając jakąś końcówkę, dodając coś z przodu, z innego słówka nagle zrobi nam się ich 5. Okej, to podsumowując może tę część leksykalną, nazwijmy to tak, mamy jeszcze jakieś fajne frazy, które moglibyśmy tutaj wpleść. Jak najbardziej temat technologii ogólnie jest takim tematem bardzo wdzięcznym, ponieważ ja zauważyłem podczas lekcji, że ludzie są nim zainteresowani, mają ogólnie w tym temacie dużo do powiedzenia, ponieważ on jest dość ciekawy, rozmowa o tym, jak wyglądają miasta przyszłości, po prostu jest wciągająca. No więc warto wykorzystać tego typu tematy i wkomponować je nie tylko ciekawe słownictwo, ale również gramatykę. Temat detoksu jest fajnym tematem, żeby na przykład wprowadzić sobie reflexive pronouns, czyli zajęki zwrotne, ponieważ detoks jest takim tematem osobistym, personalnym, dla niektórych osób może być trudny, a właśnie reflexive pronouns są to takie wyrażenia w języku angielskim, które pozwalają nam umożliwiają nam wyrażanie myśli, które odnoszą się do nas, do naszych własnych doświadczeń i przemyśleń. A możesz podać kilka przykładów, jakichś przykładów zdań na przykład? Oczywiście. Pierwsza na liście byłoby na przykład I found myself. I found myself using technology too much, so I decided to take a break from it. From it, exactly, from my smartphone. So I found myself. Tutaj poprzez użycie słówka myself kładziemy taki duży nacisk, podkreślamy to, że było to działanie, które myśmy podjęli, podjęliśmy je sami, bez niczej pomocy. No i robimy coś, żeby to zmienić. Następnie you, ponieważ tak mamy I i do I będzie myself, spójrzmy na jakieś zdanie z you, czyli na przykład you have to ask yourself whether being exposed to technology is beneficial to you or not. Mm-hmm. Tak? So you have to ask yourself. No i w tym wypadku słówko yourself wskazuje na to, że my musimy troszkę zajrzeć w głąb siebie, zadać to pytanie sobie, stoczyć taką wewnętrzną, może nie bitwę, może nie walkę, ale jakiś taki wewnętrzny dialog. Czyli mamy I, myself, you, yourself. No to, co mówisz, jest bardzo ciekawe, ale teraz chyba troszeczkę odejdziemy od języka angielskiego, bo jest to ciekawe ze względów psychologicznych, tak? Bo wszyscy mówią, że żeby sobie uświadomić, że coś jest nie tak, musimy właśnie samemu sobie zadać to pytanie. I znów, to myślę, jest bardzo fajny przykład, który podałeś, dlatego że łatwo to skojarzyć. Pamiętajmy, że języka najlepiej uczymy się poprzez skojarzenie, poprzez budowanie obrazów. I kiedy mówimy you have to ask yourself, właśnie siebie samego, no to gdzieś to nas tam wewnętrznie dotyka i dlatego łatwo zapamiętać, że yourself znaczy siebie, tak? I to pytanie wraca do nas samych. Zgadza się. Kolejny przykład do he. Taki może być troszkę trudniejszy do zrozumienia, ponieważ jakbyśmy spojrzeli na definicję, czym są reflexive pronouns, no to są takie zdania, gdzie podmiot i dopełnienie odnoszą się do tej samej osoby bądź rzeczy. No i na tym przykładzie może najlepiej to widać, ponieważ weźmy zdanie he is planning to treat himself to, let's say, a weekend without technology. So he is planning to treat himself. Czyli tutaj osoba he w tym zdaniu zarówno jest wykonawcą tej czynności, czyli tego planning, no ale również będzie tym recipient, czyli tą osobą, która na której ta czynność się tak jakby wydarzy, jest wykonana, tak? Czyli he is planning himself
to do something, to treat himself, przepraszam, nie to do something, bo to już by nie był reflexive pronoun, mm-hmm. tylko to treat mm-hmm. himself mm-hmm. to this weekend. I myślę, że w tym momencie warto dodać, że jeśli mamy liczbę mnogą, mm-hmm. to ta końcówka trochę tego zaimka zwrotnego się zmienia. Zgadza się. W wymowie i w pisowni. Mm-hmm. Możemy spojrzeć na zdanie, już sekundka, about ourselves. Mm-hmm. Czyli na przykład, jeżeli mamy taką sytuację, że w domu wraz z rodziną stwierdziliśmy, że no, za dużo tego Netflixa na przykład, mm-hmm. no to możemy powiedzieć, że we made the decision ourselves mm-hmm. to have some more screen of time. I tutaj słówko ourselves wskazuje właśnie na to, że była to taka nasza decyzja wspólna, podjęta razem, wskazuje na taką, to takie wspólne działanie w tym. Mm-hmm. Ourselves, mamy tutaj liczbę mnogą, w pisowni się tam troszkę bardziej zmienia, może. Te, mamy dźwięczny, tak, dźwięczną głoskę tutaj, trzeba o tym pamiętać. Bardzo dobrze, myślę, to widać na przykładzie słowa yourself i yourselves, tak? Czyli to yourself z F na końcu mm-hmm. będzie do liczby pojedynczej, a yourselves będzie was, tak? Siebie samych. Wy musicie zapytać siebie samych. I tutaj mamy dźwięczną końcówkę i S jeszcze, mm-hmm. Jeszcze na końcu. Zgadza się. Chciałam ci zadać jeszcze takie pytanie, bo wspomniałaś na początku naszej rozmowy, że to jest temat, który realizujesz na zajęciach. I również jest to temat, z którym przychodzą do ciebie twoi nasi kursanci. Mm-hmm. Powiedz proszę, czy osadzanie nauki, słownictwa, gramatyki właśnie w takich tematach może niecodziennych, a czasem może kontrowersyjnych, ale na pewno niepodręcznikowych, mhm. czy to w jakiś sposób przyspiesza naukę, utrwala ją, czy jest to po prostu bardziej skuteczne? A myślę, że wszystkie z tych rzeczy na pewno jest bardziej skuteczne, ponieważ pracujemy nad materiałem, który nas interesuje, który nam się podoba. W nauce języka bardzo ważna jest regularność, wracanie do tego, do danego materiału, którego chcemy się nauczyć. Jeżeli temat, w którym osadziliśmy słownictwo, gramatykę, podoba się nam, na pewno chętniej będziemy do niego wracać. Tak jak w przypadku Digital Detox, mamy sytuację, kiedy jest to temat osadzony w dużo szerszym kontekście ogólnie technologii, więc bardzo łatwo jest nam przechodzić później i jakby odkrywać elementy, tak przypuśćmy, zainteresował nas temat na początku, ten Digital Detox, a później nagle odkrywamy, że o, tu jest dużo więcej różnych innych tematów, które mogą być dla nas ciekawe i okazuje się, że ogólnie technologia jest takim bardzo fajnym płótnem, na którym możemy uczyć się języka angielskiego. Mhm. Zarówno słownictwa, jak i gramatyki. Tutaj wydaje mi się, że ogranicza nas tylko wyobraźnia. Dokładnie. Zgadzam się. Więc podsumowując może tą naszą krótką, ale treściwą rozmowę na temat nauki języka, na temat nauki słownictwa, nauki gramatyki. Na pewno uczymy się poprzez materiały, tematy, które nas interesują, tak? Bo to zainteresowanie wzmaga pamięć i skojarzenie apetyt po prostu. Na wracanie do tych materiałów również. Mhm. Mhm. Myślę, drugą ważną rzeczą, którą musimy tutaj podkreślić i powiedzieć, jest to, żeby zawsze, to się uśmiecham, bo powtarzam to już kilkukrotnie, żeby zawsze osadzać słowa, gramatykę w kontekście. Stąd te przykłady zdań. Zgadza się. Wydaje mi się, że ciężko byłoby te reflexive pronouns, czy nawet jakiekolwiek inne zagadnienia gramatyczne wyjaśnić bez podania kontekstu, bez osadzenia tego w jakimś zdaniu. No, myślę, że byłoby to wręcz niemożliwe, a na pewno bardzo nieskuteczne. A trzecią rzecz, którą chciałam tutaj powiedzieć i również zaakcentować, to nauka mówienia, w której się specjalizujemy i wszystkie te rzeczy, o których mówiłeś, one wspierają naukę języka jako takiego, natomiast nauka mówienia musi się zawsze zakończyć wypowiedzeniem słowa, troszkę mechanicznym nawet, tak żeby pracowały nam mięśnie twarzy i żebyśmy my jako osoby mówiące w tym języku przyzwyczaili się do dźwięku tego słowa i tego, jak my sami je wypowiadamy. Więc jeśli mamy taki ciekawy temat, jak detoks, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, to na końcu pracy z tym słownictwem, czy z tą gramatyką, musimy słowa, najlepiej zdania, wypowiedzieć. I myślę, że to jest clue całego tego procesu i kropka
nad i, żeby z takiego ciekawego tematu nauczyć się tego słownictwa i powiedzieć, że ono jest nasze. Jak najbardziej. Kursant wydaje mi się, że będzie dużo bardziej zmotywowany i chętny do tego, żeby później spróbować te słówka, czy to, czego się nauczył, użyć tego faktycznie w jakiejś dalszej rozmowie na ten temat, ponieważ jeżeli nas to interesuje, to również chętniej będziemy się o tym wypowiadać, będziemy mieli pewne przemyślenia, z którymi będziemy chcieli się z kimś podzielić, a niekoniecznie będziemy mówili o temacie, który akurat jest w książce, musimy go przerobić, a on może niekoniecznie jest dla mnie, jest mi bliski i nie mam po prostu nic ochoty do powiedzenia, nie mam ochoty, tak, powiedzenia w nim zbyt wiele, a tu taki temat może nas naprawdę do tego zmotywować i zachęcić, żebyśmy się uzewnętrznili z naszymi przemyśleniami, opiniami. Więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy nas słuchają teraz, wezmą sobie te rady do serca, wprowadzą je w życie. Może poczytają jeszcze troszkę o tym detoksie cyfrowym. Bądź ogólnie na technologii. Temat jest bardzo wdzięczny, bardzo interesujący. I w ten sposób będą poszerzać swoje słownictwo i będą się uczyć mówić w języku angielskim. Oby, jak najbardziej. Dzięki Radek za tę rozmowę. Dziękuję również.